Borkołem. Gaming World League. Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami seria ETS 2, czyli Euro Truck Simulator 2 na kanale Dark Owen. Jesteśmy w odcinku 8, tak jak pamiętacie, no ten odcinek 7 naprawdę więcej przyniósł strat niż zysków, no ale gdzieś tam z malutkim plusikiem zamknęliśmy ten dzień, czyli 36 871 euro, to jest właśnie kwota, z którą dzisiaj tutaj będziemy startować. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama, TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was do udziału właśnie w odcinku numer 8. Dobra, szybki rzut okiem na naszych kierowców, słuchajcie, no kierowców, kierowcę! Na razie mamy jednego pracownika, tak jak widzimy tutaj, przejechany dystans, no powiedzmy, jego taka forma tutaj, polityka treningowa, zbalansowana, no okej, niech będzie. Dobrze, zobaczmy, słuchajcie, co tutaj na nas dzisiaj czeka. Ruszamy do przodu. Dobra, tą już tutaj przyczepkę zostawiliśmy, no i oczywiście jesteśmy w Hamburgu. Wszystko mamy odkryte, więc oczywiście możemy tutaj lecieć dalej. Teraz tak, szybki podgląd, zobaczmy sobie, co mamy do dyspozycji, jeżeli chodzi o Hamburg. Co tu możemy? Płyn hamulcowy, 3400. Jest koncentrat sokowy, w miarę przyzwoita kwota za dostawę, co prawda daleko, no ale tak czy inaczej będziemy ruszać na kolejne nowe miasto. Okej, dobra, to jest jakieś wyjście, czyli pamiętajmy kwotę 4200, natomiast my sobie jeszcze tutaj troszeczkę pozwiedzamy to miasto. Oj, normalnie nie spodziewałem się tu samochodu. Normalnie bym wyjechał bez przygotowania. Dobra. No zobaczmy, słuchajcie, po to jesteśmy w tym mieście, żeby oczywiście sprawdzić wszystkie możliwości. Mamy tutaj jeszcze tak na świeżo dwie firmy, jedną właśnie tam na końcu, gdzie teraz będziemy się zbliżać. No i miejmy nadzieję, że po prostu będzie tam coś dla nas takiego naprawdę, słuchajcie, żebyśmy wykorzystali te nasze zalety ADR-u i oczywiście zarobili jak najwięcej pieniążków za tą dostawę, bo no tutaj naprawdę, słuchajcie, w Hamburgu jak widać same cysterny, więc oczywiście jest to dla nas jakiś tam dobry omen, bo jak wiecie, no specjalizujemy się w tej chwili, żeby być naprawdę na full tutaj z tymi ADR-ami. Możemy już przewozić również materiały niebezpieczne, więc oczywiście wiąże się to z dodatkowymi funduszami, jestem przekonany o tym. A wiadomo, że jak zaczniemy naprawdę dobrze zarabiać na każdym przewozie, to oczywiście bardzo szybko rozwiniemy tą naszą działalność. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Co tu mamy, słuchajcie, ciekawego. No tu jest 3900, żelazne rury. Rostock, czy to jest bliżej? No nie, to nie jest bliżej. I tutaj byśmy się troszeczkę wycofali do tej linii Berlina. No nic, dobra. Spróbujmy jeszcze, słuchajcie, pojechać w jedno miejsce. Jeszcze tutaj jedną firmę gdzieś widziałem w okolicy. Tylko trzeba kręcić. To pusto. Dobra, w sumie niedaleko nawet od tej.
No możemy, słuchajcie, przyjąć, że zawsze będziemy szukać po prostu tego tego najdroższego ładunku, aczkolwiek oczywiście nie zawsze może nam to tak wyjść. Natomiast no szukajmy możliwości. No tu było prawie 4, tam było 4200. Oczywiście te zlecenia mają określony czas, więc na pewno będą znikały w którymś momencie. Natomiast nam oczywiście zależy na tym, żeby znaleźć po prostu takie zlecenie, z którego naprawdę będziemy bardzo, bardzo zadowoleni. Powiem wam szczerze, że to pierwsze wcale, jak widać, nie było takim złym wyjściem. Zobaczymy jeszcze, co oferuje ta firma, do której teraz właśnie jedziemy. No i jeżeli się okaże, że nie ma szału, no to wracamy i bierzemy cysternę, słuchajcie, żeby oczywiście podnieść kwalifikacje tutaj naszych ADR-ów. No to jest dziwne akurat, przyzwyczajony jestem, że puszczamy tych, co skręcają w ten sposób, no ale okej. Dobrze, czy to tutaj? Tak, to jest tutaj. To jest tutaj. Cóż to za jakieś dziwne miejsce? Oj, coś czuję, że tu będą jakieś ciężkie maszyny. Zobaczmy, jak to wygląda. Nie ma! Nie ma, słuchajcie, ale numer. No ale cóż, sprawdziliśmy, więc prawdopodobnie, słuchajcie, jeszcze mamy za mało doświadczenia, żeby tutaj coś tutaj przywieźć. No dobra, czyli padło, słuchajcie, na cysternę. Jedziemy z powrotem. Mam tylko nadzieję, że dalej to zlecenie będzie dla nas dostępne. Że tutaj akurat nie przegraliśmy pod tym kątem. Jeszcze tutaj naprawdę, jak widać, jest sporo firm, znaczy można powiedzieć, że jest miejsc na te firmy. Dobra, i skręcamy tutaj. Tak jest, już cysterna na nas czeka, już ją widzę, także miejmy nadzieję, że to zlecenie dalej jest aktualne. 4200, bierzemy. Bez dwóch zdań. W drogę. Dobra, aha, znowu mi się pomieszały klawisze. No dobra, słuchajcie, także pierwsze nasze dzisiejsze zlecenie na dzisiejszym odcinku. No i oczywiście zobaczymy, jak to nam wszystko pójdzie. Zmęczenie w porządku. Jesteśmy zatankowani po brzegi. Wybrano cel podróży. Dobra, i lecimy, słuchajcie. 239 km, także jest tego dystansu tutaj. Nie powiem, że nie. No ale oczywiście warto. Skręć w lewo. Warto sobie z tego po prostu skorzystać. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. No, cysterny są bardzo przyjemne. Nie są długie, nie sprawiają kłopotów. I przy okazji mamy troszeczkę więcej zarobku. No już nasz kolega chyba powinien meldować jakieś zarobki, no ale zobaczymy, może musimy jeszcze po prostu poczekać. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. No, powinniśmy jeszcze zacząć, słuchajcie, patrzeć na te wszystkie salony ciężarówek, po prostu zajeżdżać i jeszcze raz zajeżdżać, żeby mniej więcej orientować się, w jakich cenach po prostu znajdują się dane marki. Skręć w lewo. I wtedy dzięki temu po prostu powinniśmy mieć troszeczkę lżej. Aha, tutaj połączenie, zmieniłem pasa. Dobra.
I ruszamy. No, czuć, że ciężka ta przyczepa. Rozpędzamy się naprawdę bardzo powolutko. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Jeszcze, słuchajcie, 230 km do przejechania. No, z tym hamowaniem też tak w ostatniej chwili. Bardzo jestem ciekawy, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jak by się nam już udało, słuchajcie, po prostu troszeczkę te autka podkręcić, stuningować. Czy to bez problemu wtedy będziemy mogli, słuchajcie, tutaj pokonywać te wszystkie trasy. Czy tam są też jakieś zdolności, bo na to nie zwróciłem jeszcze uwagę, że może, słuchajcie, da radę tak, aby jakieś tam zdolności powodowały, że po prostu bardziej będziemy czmychać. Bez konsekwencji. To oczywiście wszystko okaże się w praniu. Na razie możemy się rozpędzać, słuchajcie, i dążyć do naszego celu, który tutaj dzisiaj mamy. Oczywiście kolejne miasto do odkrycia. Naprawdę już ta nasza mapka Europy zaczyna się wypełniać miastami. No, jeżeli się wypełnia miastami, to oczywiście przy okazji wiemy po prostu, gdzie są agencje pracy, dealerzy samochodów, więc zupełnie inaczej to wygląda. Przy okazji też możemy sobie zawsze podejrzeć, jakie firmy mamy tam do dyspozycji. No, już poniżej 200 km. Jedziemy praktycznie nad ranem. Tutaj wskazuje GPS, że około 3:00. No i na razie, słuchajcie, odpukać udało się bez kar. Ani za spóźnienia, ani za jakieś tam dostawy tych kar nie mamy, więc tak jak powiedziałem, scenariusz, gdzie zbliżamy się do miasta i wtedy w danym mieście po prostu próbujemy załatwić wszystkie sprawy, dopiero bierzemy zlecenie i ruszamy w drogę. I to jest najlepszy patent, żeby po prostu unikać tych kar. No bo jak wiadomo, kary finansowe nie są nam zupełnie potrzebne, a przy okazji mogą powodować, że no niestety, ale te nasze zarobki, zamiast rosnąć, będą po prostu coraz to bardziej maleć. No a tak jak widzicie, koszty na razie są na poziomie ogromnym, ogromnym. One zjadają nam praktycznie wszystkie zyski, jakie jesteśmy w stanie wypracować, czy to w naszym samochodzie, którym jeździmy, czy również tutaj za pomocą naszego pracownika, który jest zatrudniony w naszej firmie. Naprawdę mamy z tym jak na razie dosyć spory kłopot. Duże takie koszty w poprzednim odcinku, tak jak pamiętacie, 1000, tam chyba 800 zapłaciliśmy za naprawę naszego auta. To był taki koszt nieplanowany, dodatkowy, oczywiście z drugiej strony zupełnie niepotrzebny. No a teraz oczywiście będziemy próbowali, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości, walczyć dalej. No, troszeczkę zwolnimy, bo faktycznie rozpędziła nas się ta maszyna. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, tutaj już jak na górce naprawdę
złapiemy tą prędkość. Ciężko jest zrobić tak, żeby ta prędkość nie wpływała, nie podwyższała się, więc trzeba po prostu na to bardziej uważać. No tutaj mamy jakieś info jakiejś autostradzie, nie wiem, czy my będziemy tam zmierzali. Na razie mamy info, żeby jechać prosto. Słuchajcie, 130 km do celu, także szybciutko się zbliżamy. W baku ponad 1300 litrów. No słuchajcie, na tym baku według tego wskazania tutaj chyba 2650 km możemy bez problemu zrobić, więc naprawdę to jest dosyć sporo. Możemy teraz nie tankować chyba przez kilka odcinków, także naprawdę no, musimy na to zwracać uwagę. No dobra. No, ciekawy tu był napis. Jestem ciekawy, co to znaczy dla nas. No my jeszcze od miasta jesteśmy daleko, więc raczej tutaj nie powinniśmy mieć żadnej opcji, żeby odchodzić gdzieś na bok. Jest nasz kierowca, 273 euro zarobił. Także na naszym koncie w tej chwili 37 144 euro. Więc może nie będzie tak źle, Zaraz jeszcze dorzucimy do tej puli troszeczkę od nas. No i miejmy nadzieję, że no, uda się tą kwotę utrzymać i po prostu po płatności następnego kredytu, następnej raty tego kredytu, no nie spadniemy poniżej 36 tysięcy euro. To jest gdzieś tam założenie takie minimalne, żebyśmy po prostu mogli patrzeć i widzieć na to, czy nasz kredyt znika, czy go ubywa, czy przybywa. Na razie oczywiście jest taka sytuacja, że każdą ratę staramy się spłacać. Nie mamy tutaj na razie kłopotów pod tym kątem. No, natomiast oczywiście te wszystkie rzeczy mogą się w którymś momencie po prostu pojawić i spowodować, że no już nie będzie tak wcale kolorowo. No dobra, słuchajcie, 80 km do celu, także już jesteśmy dosyć niedaleko w porównaniu do oczywiście kilometrów, które mieliśmy zrobić od samego początku. No i jakoś cały czas do przodu, zobaczmy, zmęczenie jeszcze jest w miarę na poziomie takim akceptowalnym. Miejmy nadzieję, że dojedziemy do tego miasta i oczywiście w tym mieście ewentualnie coś sobie znajdziemy, żeby się chwilę przespać, zobaczyć, jak to wygląda i ruszyć. No tutaj ciekawy jestem, czy tu już będziemy odbijać? Nie, chyba nie. Ania milczy, na razie nie odpowiada na moje pytania. 60 km do celu, także naprawdę już bardzo, bardzo bliziutko jesteśmy. No tutaj nie mieliśmy żadnej informacji o Danii, czyli mamy jechać prosto. Inaczej się zresztą by nie dało. No nie wierzę, co tu się wydarzyło. Nie wiem, co ja zrobiłem, słuchajcie. No, odcinek 7 był ciężki. W odcinku 8, tak jak widzicie, znowu mamy jakieś dziwaczne przygody z po prostu tutaj z jazdą na bok, bo na chwilę, dosłownie słuchajcie, przed chwilą spojrzałem na chwilę w lusterko lewe. No, nie wiem, czy jest jakiś czujnik, słuchajcie, że jak nie patrzymy przed siebie, to wtedy jest problem. No nic, dobra, miejmy nadzieję, że przyczepa nie ucierpiała. Tutaj mamy informacje bardziej o naszym aucie. No i teraz jestem ciekawy, bo nie będziemy mogli tak sobie bez problemu tego naprawić. No troszeczkę na ostro wyszedłem, troszeczkę na ostro, za szybko tutaj. Jakby coś by jechało, no to już byśmy mieli oczywiście problem. Oho. No, mamy problem z naszym autem.
Słuchajcie, info na tablicy odwiedź, odwiedź serwis. No, słuchajcie, no to zapowiada się naprawdę tutaj ciekawa przygoda. Co my aż tak uszkodziliśmy, że aż faktycznie mamy duże kłopoty z tym silnikiem? No nie jest to dobrze, nie jest to dobrze, nie jest to dobrze. Niestety, czeka nas chyba kolejny wydatek. No ale już awaria silnika to jest, słuchajcie, poważna sprawa. Do skrętu w prawo. Skręć w prawo. No, chciałem powiedzieć, że sobota. Druga w nocy, pusta przestrzeń, puste drogi, ale niestety, tak jak widzicie, tego ruchu jest tutaj trochę. Dobra, kolejne miasto odkryte, natomiast my mamy ten serwis tutaj po drodze. Osnabrück, mam nadzieję, że się nie pomylę, jeżeli chodzi o nazwę, natomiast no niestety my musimy tutaj zahaczyć. No i zaraz, aż się boję, słuchajcie, ile to będzie kosztowało. Obliczanie nowej trasy. Nie mamy wyboru. Dobra, zobaczmy, ile to będzie kosztować. Ta naprawa. Serwis. Oh my god. Okej. Nie no, to tak jak widzicie, po prostu trzeba patrzeć na to, jak się jedzie. Nie mieliśmy do tej pory takich kłopotów. No naprawdę, słuchajcie, bardzo dużo kasy, bardzo dużo kasy straciliśmy teraz, więc czeka nas naprawdę mocne tutaj odrabianie. No po 9000. Oczywiście awarie się mogą zdarzać, no ale skręć w prawo. Tak jak widzicie, koszty po prostu na rondzie zeżarły nam wszystkie zyski ostatnie, które mieliśmy. Zjedź z ronda. Więc teraz słuchajcie, naprawdę uważamy i jeszcze raz uważamy, żeby tutaj nie mieć jakiejś kolejnej przygody, bo tak jak widać, przygody bywają kosztowne. Nawet się nie spodziewałem, słuchajcie, że 9000, no to w sumie już wydaliśmy w przeciągu ostatnich dwóch odcinków ponad 10000 na naprawy. No, miejmy nadzieję, że nie doprowadzi nas to do ruiny, bo oczywiście my tutaj mamy zarabiać, spłacać te kredyty, więc trzeba na to uważać. Natomiast wizja kupna kolejnego auta po prostu odeszła sobie daleko. Skręć w prawo. Jak się udaje już nie dostawać mandatów, to oczywiście, słuchajcie, mamy inne przygody. No i jak się okazało, bardzo, bardzo, bardzo kosztowne. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jesteś u celu. Dobra. No to już za to parkowanie 90 expów nie dostaniemy. Dobra, ja sobie chyba dociągnę do końca. Dobra, i teraz będziemy próbowali się cofać. Zobaczmy, jak to wygląda. Moment, może najpierw ta kamera. Nie no, tak słabo bym powiedział. Okay.
Dobra, i teraz możemy sobie przełączyć. Kara za uszkodzenia. Proszę bardzo, żeby tego jeszcze było mało, jeszcze dostaliśmy tutaj po kieszeni za to, że uszkodziliśmy tutaj nie tylko nasze auto, ale i przyczepę, więc 31 709 to jest, słuchajcie, to co na razie mamy tutaj. Dobra, zobaczmy, bo oczywiście też możemy z tej opcji skorzystać i właśnie, tylko zobaczcie, to jest Berlin. Czyli musielibyśmy wrócić do tego Berlina, żeby oczywiście zobaczyć, co tu mamy. Natomiast zobaczmy sobie, 4600 to jest coś ewentualnie, co możemy. Znaleziono sygnał GPS. Co możemy system gotowy tutaj dzisiaj zrobić jeszcze i zarobić. Miejmy nadzieję, że już bez przygód. Naprawdę trzeba się mocniej starać. Dobra, czy byśmy mieli tutaj właśnie, to jest z tej firmy ten zarobek? Tak, tutaj. Wybrano. Dobra, przyjmujemy cel to zlecenie. No, tak jak widzicie, nie ma żartów. Zniszczenia nas w sumie kosztowały prawie 10 tysięcy, więc naprawdę mocno, przecież to prawie cały odcinek musielibyśmy, czyli dwa takie jak teraz przejazdy byśmy musieli wykonać, żeby odpracować te straty. A i tak wszystkich by to nie pokryło, więc to tylko pokazuje ich skalę. Dobra, zaczyna nas łapać zmęczenie, ale może coś uda nam się złapać po drodze po prostu. No i teraz słuchajcie, naprawdę mocno uważamy. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobra. Skręć w lewo. No tutaj mamy taką sytuację, że nie działają światła. Ale okej. Dobra, uda nam się to zrobić. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobra. Skręć w prawo. Okej, okay, tutaj jak widzicie nie ma świateł, tylko są takie cały czas dróżki z pierwszeństwem przejazdu. Ale jestem, słuchajcie, zniesmaczony tą karą, no naprawdę. Tyle pracy na nic. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Dobra, ruszamy. 212 km przed nami. No i robimy drugie zlecenie dzisiejszego odcinka. No naprawdę, słuchajcie, no zaczynaliśmy z kwotą 36, będziemy kończyć, nie wiem, z kwotą poniżej. Przy okazji odkryliśmy kolejne miejsce. No ale oczywiście staramy się tutaj przede wszystkim dojechać do celu, bo słabiutko. Skręć w lewo. Słabiutko, słuchajcie, to wyszło. No ale to tylko pokazuje, że naprawdę trzeba uważać. Niegroźne uderzenie no spowodowało, słuchajcie, awarię kół, silnika, naprawdę sporo tutaj elementów poleciało w tej ciężarówce. Dobra, i zaczynamy się rozpędzać.
Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Okej. Okay. Jedź prosto. Nie chciałem się posłuchać. Przez moment. Trzymaj się prawej strony. Dobra, tutaj troszeczkę zwolnimy. Właśnie, żeby też nie mieć jakiejś przygody niepotrzebnej, kosztownej. Bo teraz, jak się okazuje, każda tego typu przygoda jest po prostu bardzo, bardzo kosztowna. Dobra, i zmieniamy na lewo. Dobra, i teraz spróbujemy już jechać dalej, 180 km. Wyjechaliśmy chyba komuś tam z tyłu. Decyzja tej ciężarówki za nami, bo tak zmieniła nagle pas, jakby chciała wyprzedzać, ale widać, że tempa nie było, żeby to zrobić, więc to było dosyć takie dziwne tutaj. No, my znowu przesadzamy z tą prędkością. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Słuchajcie, naprawdę ja zwariuję dzisiaj. Co się dzieje tutaj? Nie mogę opanować po prostu tej maszyny. Nie wiem, czy to jest związane z tą prędkością, czy jak. No, ale my dzisiaj rozrabiamy. Ale my dzisiaj rozrabiamy, słuchajcie, na tej drodze. Dobra, zobaczmy. 120 km do celu. Także jakoś, słuchajcie, to przebrnęliśmy. No, na razie odpukać bez uszkodzeń. Zaraz troszeczkę zmęczenie będzie nam się tutaj przypominało sobie, natomiast nie widzę na razie nic tutaj po drodze. Co prawda mamy jeszcze 100 km. No, ale oczywiście tutaj przede wszystkim dla nas najlepiej, jakby coś się udało znaleźć, żebyśmy nie musieli gdzieś tam zbaczać, tylko właśnie po drodze, i wtedy jest idealnie, słuchajcie, żeby to wykorzystać. 31 700 na koncie, więc tutaj sytuacja, można powiedzieć, zmienia się w drugą stronę. Zamiast zarabiać, na razie traciliśmy, no ale oczywiście będziemy pracować nad tym, żeby ta sytuacja po prostu cały czas ulegała zmianom pozytywnym, a nie negatywnym, żebyśmy faktycznie mogli tutaj bez problemu po prostu zarabiać te nasze pieniążki, a nie tracić. No, 10 tysięcy, powiem wam szczerze, to już naprawdę, to już jest przecież 1/10 ciężarówki, którą mogliśmy sobie po prostu zakupić po zbieraniu tej kwoty. Natomiast teraz niestety będziemy musieli
odpracowywać to praktycznie od samego początku. I tak to wygląda. Tutaj też nic nie ma. No, przed chwilą miałem wątpliwości, czy na pewno dobrze zjechaliśmy. No, troszeczkę za szybko. Zwolnij, jedziesz powyżej. Ulala, normalnie znowu. Znowu byśmy mieli tą sytuację. Strasznie jak ten. To się dzieje najczęściej, jak zjeżdżamy z górki. Tak, to co powiedziałem, czyli zaczyna nas dopadać zmęczenie. To już zaczyna być dla mnie wyzwanie jakieś. Dojedź tak, żeby się nie uszkodzić. Aha, dobra, my sobie po prostu wjedziemy tak jakby od dalszej strony tego miasta. No ale już widać bloki. No to chyba, słuchajcie, będzie nasze kolejne miasto odkryte na naszej mapie Europy. No, trzeba z tym zmęczeniem zrobić porządek, żebyśmy tutaj nie dostali jakiegoś mandatu niepotrzebnie zupełnie. Zobaczcie, nasz kierowca zarobił tysiaka. No to już, słuchajcie, naprawdę zaczyna facet tutaj zarabiać porządnie. No to też oczywiście zależy i mamy Düsseldorf odkryty. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. My powinniśmy odbyć tutaj najpierw chyba pojechać się po prostu przespać i odpocząć, bo już mamy na czerwieni. Szukanie nowej trasy. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Dobra, odkryliśmy tu Renault. Skręć w prawo. No, co prawda nie powinno się odpoczywać z ładunkiem, ale nie mamy wyjścia. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Skręć w prawo. No, powiem wam szczerze, że jakbyśmy mieli teraz te pieniążki, które straciliśmy, a następnie skręć w prawo. Na pewno chętnie bym spróbował. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Obliczanie nowej trasy. Uff.
zatrzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Nie no, co jest grane? Przygotuj się do skrętu w prawo. Tak, czyli słuchajcie, najpierw powinniśmy pojechać odpocząć, później ewentualnie... Skręć w prawo. Znaczy, najpierw zawieźć dostawę, a dopiero później pojechać i odpocząć. Wcale tak blisko celu nie jesteśmy. 40 km przez te nasze przygody jeszcze do zrobienia. No, miałem nadzieję, że to jakaś 80 może. A tu niestety, słuchajcie, 60. Jedyna opcja zmiany. No i zobaczmy. Mam nadzieję, słuchajcie, że jak nie ma tej muzyczki, to to oczywiście oznacza to, że jeszcze jesteśmy w czasie możliwym do wykonania tego zlecenia. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jeszcze 18 km, także zbliżamy się powolutko. Aż się boję, bo tak jak widzieliście, no tutaj jeszcze przy okazji zostało ściągnięte za ten kredyt, więc no naprawdę dosyć szybko nam to schodzi. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Skręć w prawo. Blisko.
też, tak jak widzicie, no odkryjemy tutaj przy okazji, więc w sumie nie jest tak wcale źle, że my pojechaliśmy tą drugą drogą, bo odkryliśmy jedno miasto, teraz kolejne. Zwolnij, jedziesz powyżej do zwolnej. Nie wiem, jak to się stało, no ale widocznie te miasta tutaj są bardzo blisko siebie. Pracy odkryta. Jedź prosto. No, chciałbym, słuchajcie, gdzieś wjechać właśnie do, nie wiem, właśnie sprawdzić, czy ciężarówki Renault przypadkiem nie byłyby jakoś dużo tańsze, natomiast na razie po prostu z uwagi na te duże straty finansowe nawet nie myślę o tym, żeby teraz, nie wiem, kupić jakąś ciężarówkę, słuchajcie. Zaraz oczywiście zobaczymy w ogóle, na jakim poziomie jest nasz kredyt tutaj. No bo już troszeczkę, że tak powiem, spłacamy. Już powinno być troszeczkę lżej, no ale jak wiadomo, z kredytami trzymaj się prawej strony, a bywa różnie. Skręć w prawo. Dobra. Skręć w prawo. Mamy zrobić, a tutaj. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dobra, ciekawy wjazd skręć mamy tutaj lewo. Do tej firmy. Naprawdę ciekawie to wygląda. Jakieś zabytkowe budyneczki, jak widzicie. Ale niestety nie możemy aż tak daleko tam zwiedzać. Nie wiem też, słuchajcie, czy te miasta, one się, nie wiem, odblokowują. Czy, nie, czy to tylko jest tak, że po prostu jest taka część mapy do dyspozycji i to by było na tyle. No, miejmy nadzieję, że znajdę odpowiedź na to pytanie. Pewnie wy już znacie, ale ja tutaj dopiero jestem początkującym, można powiedzieć, w tym tytule, więc na pewno na ten temat wiecie więcej ode mnie. Dobra, postawmy tą maszynę, no tutaj już 90, więc no, coś tam czeka na nas, jakieś wyzwanko. Okej. Okay. No tak, faktycznie. Będziemy się musieli tutaj troszeczkę nabocić. Z tym wykręceniem. Dobra, no ale może nam się uda, zobaczymy zaraz. Teraz pozostało nam chyba tylko cofnąć. Możemy testować. Teraz nie przesadzić, nie walnąć tutaj w ścianę. Jest ok, dobra, mamy to. No i aż się boję, słuchajcie. Zobaczmy. Spóźnienie. Pierwsza rzecz. Kara za spóźnienie. No słuchajcie, to jest po prostu jakaś tragedia. Jakaś tragedia. 469 euro kary za spóźnienie. Także to tylko pokazuje. Czyli najpierw powinniśmy pojechać, złożyć, później wyjechać, pojechać do hotelu. No słuchajcie, naprawdę tak jak widzicie, po prostu zaczynamy mieć z tym troszeczkę więcej kłopotów. No
Zobaczmy, słuchajcie, no, odcinek o 8 dobiegł końca. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka. A ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was do udziału w odcinku numer 9. No, na razie, słuchajcie, ciężka informacja, czyli 31 839 euro na koncie. Zobaczmy, jak to wygląda w banku. Pozostało do spłaty jeszcze 382, także naprawdę no jeszcze tych rat mamy tutaj, słuchajcie, multum do spłacenia. Na razie naprawdę nie robimy nic, żeby było lepiej. No zobaczmy jeszcze na naszego kierowcę, czy wzrosła tutaj 1100, prawie 1100, także także zaczyna się ten zarobek troszeczkę przekładać na większe kwoty. Okej, okay, nie możemy sobie jeszcze tutaj zbilansować tego, czyli pokazać tak naprawdę jak to wygląda, no ale oczywiście będziemy się starali wszystko zrobić jak najlepiej. No dobrze, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej! Dark Owen. Gaming. World.